Drodzy rodacy, sprawa jest o wiele bardziej poważna, niż nam wszystkim się wydawało. Jesteśmy świeżo po spotkaniu z niesamowicie mądrą i zajefajną dr Dianą Wojtkowek z Gdyni, która dzisiaj wystosowała odpowiednie pismo do prezydenta miasta Gdynia Wojciecha Szczurka. Co znaczy, że Trójmiasto zaczyna mówić w tym samym języku. Zobaczymy, co powie na to pani prezydent Gdańska Aleksandra Dunkiewicz. Kochani, jeżeli Trójmiasto złączy swe siły, to już jesteśmy armią, która będzie przebijać głową każdy mur. Wszystko mniej więcej zaczęło się w 1945 roku. Sprzedali nas w Jałcie i od tamtej pory zdrajcy narodu są wśród nas. Wcześniej też byli, ale jakoś tam dawaliśmy radę. Technologia 5G jest o wiele bardziej cwana, niż się spodziewaliśmy. Nie tak szkodliwe jest pole magnetyczne, co pola torsyjne. I to właśnie one są największym zagrożeniem dla istot żyjących. Mamy gwarantowanego raka w pakiecie z bezsennością, zmęczeniem, trudnościami skupienia, skłonnościami do agresywności i tym podobne. A o prawdzie, jaką jest ta wojskowa technologia, dowiecie się z publikacji naszej zajefajnej doktor. Wszystkie linki materiału znajdziecie w opisie. Proszę was ze szczerego serca, szukajcie prawdy. Tylko prawda nas wyzwoli. Wszystko, co dzieje się teraz na Ziemi, w naszym życiu, jest to wielki plan korporacji, ludzi złych, którzy starają się zawładnąć światem, i właśnie technologia 5G jest tutaj kluczem. Ten, do kogo będzie należeć, wszystko będzie należeć do niego. Za pomocą pól torsyjnych można bez większych przeszkód przesłać wirusa, czy po prostu takie dane, jakie ktoś chciałbyśmy odebrali, w gratisie. Więc myślę, że ten rak, z którym i tak już w większym bądź mniejszym stopniu boryka się każdy z nas, jest najprzyjemniejszy z tego, co może nas spotkać w niedalekiej przyszłości, jeżeli my Polacy się nie obudzimy i nie zaczniemy walczyć o swoje, bo uwierzcie nam, mamy i potrafimy o wiele więcej, niż nam się wydaje, ale to właśnie system chce i robi z nas nieświadomych niewolników. Widzimy się 25 stycznia, w sobotę o godzinie 12 pod Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Chwała Wielkiej Polsce!